Witajcie kochani w dzisiejszym filmiku, już po Sylwestrze, ale nieznacznie, więc jeszcze u mnie ostatni dzień, jutro już pakuję do kartonu dekorację świąteczną. Wiem, może powinny stać kieliszki, szampan i wielki napis wszystkiego dobrego w nowym roku, u mnie w tym roku będzie tak. Także jeszcze świątecznie i przechodzimy do zdenkowanych rzeczy. Słuchajcie, zdenkowały mi się rzeczy, skończyły, zdenkowały, jak tam kto woli. Wszystkie z jaj. Chciałam powiedzieć jak na złość. Nie, nawet się cieszę. Tak jak zrobiłam pierwszy mój filmik o produktach z jaj, tak teraz też jakoś pierwszy filmik w nowym roku, niech zacznie też z jaja. Przypadek? Jakby moja córka powiedziała, nie sądzę. Słuchajcie, zaczynamy od początku. Ziaja Intima, płyn do higieny intymnej, ochrona przeciwgrzybicza, pojemność półlitrowa, rewelacja, zapach jak na ziaję, delikatny, bym powiedziała, taki bardziej oleisty, tak jak krem z oliwką, nie pachnie intensywnie na ciele, nie podrażnia, nie uczula, nie swędzi, nie drapie. Wydajny, bo bardzo duży, chociaż ci, którzy mnie oglądają od początku, wiedzą, że jakoś tak w niedalekim czasie przed świętami też robiłam produkty, które już się skończyło u mnie i był to płyn do higieny intymnej, taki maleńki, no maleńki, bo mniejszy od tego, biały, też grzybi. Przeciwgrzybiczny albo chyba przeciwgrzybiczny i się zachwycałam nim i ja do niego wrócę. Jeszcze go nie zamówiłam, bo jeszcze mam tam dwa pozaczynane i chcę je po prostu skończyć, ale ja do tamtego wrócę na pewno i to będzie mój ulubieniec 2014 roku. O tym co mogę jeszcze powiedzieć, no to na razie tyle tych pozytywnych cech, negatywnych nie ma. Nie ma pompki, jedynie może to minus, ale dziurka jest maleńka, więc też jest wydajny, no bo no, nie wylewa się zbyt dużo, także tak. Dalsze jest to Ziaja Sopot Spa, płyn micelarny, nie jest dwufazowy, to jest ten zwykły, niebieski z tej właśnie serii Sopot Spa, pachnie też tak jak ziaja, delikatnie, oliwką może niekoniecznie. Wiecie co, czy on jest taki super rewelacyjny, to nie wiem. Może dlatego, że jest 30+, a ja mam już no 39, więc już powinno być 35+, a nawet powiedziałabym 40+. Zmywa makijaż. I te moje, że tak powiem kolokwialnie, tandetne tusze do rzęs, które tam kosztują po 3,99 kolorowe, bo wiecie, że ja je uwielbiam. Zmywa bez przeszkód. Ja nie używam wodoodpornych maskar, więc też się nie wypowiem, czy on zmywa takie maskary. Czy do tego akurat konkretnego wrócę? Nie wiem, bo zakupiłam dwufazowy z Biedronki i zakupiłam też dwufazowy, zapomniałam, Merlin chyba? Nie powiem Wam dokładnie. Ale pokażę Wam w zakupach moich, także tak, wiele na tak, na nie chyba nie ma. I aha, może, przepraszam najmocniej, może na nie, to jest to, że jest dziurka tak jak w tym żelu przeciw żelu intymnym, tak samo wygląda, z tym, że żel ten był bardziej gęsty, a tu po prostu jest bardzo płynna masa, więc może tyle, pompka by była lepsza, ale nie wiem, czy z jaj, odezwał się mój zapach elektryczny, czy z jaj akurat płyn micelarny jest pompką, ten konkretnie z Sopot Spa, nie wiem, dajcie mi znać, chętnie przeczytam komentarze i chętnie poszukam, jeżeli dacie mi nawet link, super byłoby. Dalej, też przepraszam, że jest rozcięty, ale też wymęczyłam do cna. O, nawet nie muszę powiększać. Tu nic nie ma. To jest naturalny krem, oliwkowy krem do rąk i paznokci. I teraz słuchajcie, jedną rzecz muszę Wam powiedzieć.
Jak ja robiłam filmik o Ziai, to był 11 września bodajże. Mamy styczeń. Ja go wymęczyłam. Wymęczyłam go, bo nie ma u nas ani takich wielkich mrozów. Mrozy były takie do minus 3 stopni, wiem co to za mrozy. Wymęczyłam go. Oczywiście najpierw próbowałam je na rękach, na dłoniach. No wiecie, no nawilżał, ale tak jak każdy krem, niekoniecznie konkretnie pod to zastosowanie, które ma. Więc każdy krem w takiej temperaturze się u mnie sprawdzał, mimo że mam bardzo, bardzo suchą skórę. Stwierdziłam, że na noc będę smarować nim stopy. Bo ja co drugi dzień smaruję właśnie takim kremem z mocznikiem, co drugi dzień, nie codziennie. A co drugi dzień na zmianę właśnie używałam tego. I powiem Wam, że akurat do stóp sprawdzał się wyśmienicie. Żeby tamtego, no nie za dużo tego mocznika stosować, więc i tak raz na dwa dni to było. Mi się zdaje, że przydużo, bo dziewczyny mi pisały, dziewczyny mam nadzieję, pisaliście mi w komentarzach, w mailach, że z mocznikiem to należy raz w tygodniu, a dwa to już jest maks. No ja to robiłam trzy razy, robię nadal trzy razy w tygodniu. Każdy robi tak, jak uważa za stosowne. Z moją skórą nic się nie dzieje, wygląda tak samo po tym kremie z mocznikiem, ale co drugi dzień też naturalny oliwkowy krem do rąk sprawdzał się na stopach wyśmienicie. Oczywiście na noc wchłaniał się idealnie, zostawiał taką delikatną powłoczkę. Powłoczka... taka nie oliwkowa, ale wiecie, jak silikonowa, taka delikatnie. Ona nie była tępa, ale taka delikatna w dotyku była. Także w sumie polecam Wam do stóp, jeżeli do rąk się u Was nie sprawdzi. I słuchajcie, ostatni krem, ostatni produkt, którego używała moja córka. Zdenkowany. Bardzo długo go używałyśmy, bo najpierw ja używałam, potem oddałam córce, nastolatce, która używa kosmetyków tylko i wyłącznie do twarzy trądzikowej, czyli peelingów, jakichś skrubów i takich toników żelowych, i aby później tą cerę, tą skórę nawodnić, nawilżyć, to podarowałam jej ten krem, który nie jest napisany, że jest to konkretnie do plus 20, do plus 25, plus 50 i 70 lat, więc ona spokojnie mogła go używać. Ostatnie tam takie machy, brzydko powiem, użyłam ja, bo już tam było niewiele, a ona się przerzuciła na krem Pons, który stwierdziła, że jest idealny dla niej, ładnie pachnie. Więc tak, ja już zużyłam do końca, wyrzucam i żegnam się z Wami. Żegnam się z Wami w tak miłym towarzystwie, jakim jest Ziaja. To będą zawsze moi ulubieńcy, lepsi, gorsi. I tak jak zaczynałam moją karierę na YouTube parę miesięcy temu, zaczynałam Ziają, teraz zaczynam nowy rok Ziają. I tak, ja się z Wami żegnam, kochani. Wszystkiego dobrego na nowy rok, wszystkiego dobrego w kosmetykach, wszystkiego dobrego w uczuciach, w miłości, w szczęściu. Wszystkiego, co sobie zażyczycie, życzę też tego Wam i ja, aby się spełniło. I do następnego filmiku. Do jutra. Pa, pa!